Anne Skurje, jedną z najpopularniejszych polskich influencerek, możecie kojarzyć z popularnego bloga What Anna Wears oraz udziału w trzeciej edycji Agent Gwiazdy. Do niedawna 32-latka świetnie radziła sobie w polskiej blogosferze, powoli stając się pełnoprawną celebrytką, między innymi dzięki popularnemu kontu na Instagramie, na którym publikowała swoje zdjęcia z dalekich, egzotycznych podróży sponsorowanych przez hojnych reklamodawców. Niestety, wszystko wskazuje na to, że kariera, na którą ambitna Skurje pracowała przez wiele lat, może niebawem runąć niczym domek z kart. Gdy internauci dowiedzieli się o podróży do Arabii Saudyjskiej, na który miał zaprosić ją książę Mohammed bin Salman, odpowiedzialny za śmierć saudyjskiego dziennikarza i krytyka politycznego, Jamala Khashoggiego, na profilu Anny pojawiła się lawina krytycznych komentarzy, w której tani oskarżyli blogerkę o skrajną bezmyślność. Niedługo po publikacji niefortunnego wpisu, Ania postanowiła ratować wizerunek przy pomocy oświadczenia, w którym wytłumaczyła, że nie otrzymała żadnego maila od księcia, a zaproszenie zostało wysłane influencerce za pośrednictwem. Organizatora wyścigów Formuły 1 Sodiat Diriya HPRI. Zaproszenie, które otrzymałam, było od organizatora międzynarodowego cyklu Grand Prix Formuły E Sodiat Diriya HPRI Team, i to przekonało mnie, żeby tu przyjechać. Oczywiście, nie otrzymałam żadnego maila od księcia, a ta informacja nie była prawdziwa, dlatego przepraszam, że wprowadziłam was w błąd i niepotrzebne zdenerwowanie, wytłumaczyła Ania. Cykl Formuła jest międzynarodową imprezą wyścigową odbywającą się w wielu krajach, a celem imprezy jest promowanie e-mobilności. Jednym z najważniejszych elementów tych zawodów pozostaje fakt, że aż 9 ekip wystawiło po 2 samochody podczas testów, ale pod warunkiem, że będzie prowadziła go kobieta. Samochód Formułę prowadziły m.in. Anna Al-Ubaisi, która jest pierwszą kobietą kierowcą wyścigowym z Emiratów Arabskich, czy mistrzyni z brytyjskiej GT Jackie Chadwick. Razem ze mną w wydarzeniu brali też udział dziennikarze z USA, Niemiec, Francji, Włoch czy Hongkongu, a także Fernando Alonso, Felipe Massa, Wayne Rooney, The Black Eyed Peas, Enrique Iglesias, Sofia Richie, House of Color i Nele. W dalszej części wpisu Skurje przeprosiła za swoje zachowanie i wyraziła nadzieję, że jej fani zostaną z nią, by wspólnie dalej odkrywać świat. Przykro mi i przepraszam was, że poczuliście się rozczarowani moim zachowaniem, bo nigdy nie było to moją intencją. Mam też wielką nadzieję, że już więcej nie będziecie musieli tego tutaj doświadczać i mimo to zostaniecie tu ze mną, by wspólnie dalej odkrywać świat. Przyjmuję z pokorą waszą reakcję, choć część z was na pewno domyśla się, że nie była dla mnie łatwa. Jest to dla mnie, a dla innych też, na pewno wielka lekcja, by umiejętniej rozważać współpracę. Moja mama zawsze miała do mnie pretensje o to, że nie uczę się na czyichś błędach, a zawsze na swoich. Kochana mamo, mam nadzieję, że to się w końcu zmieni. Emotikon uśmiech z przymrużeniem oka. Więc zamiast na swoich, skorzystajcie tym razem z moich. Przekonują was jej przeprosiny. Proszę zasubskrybuj kanał. Dziękuję za likę.